Cześć, ja jestem Rodaty. a przed wami kolejny tytuł. Dzisiaj coś dla fanów, ym, powiedzmy, eksploracji, dialogów, uniwersum, fabuły, podziwiania widoków. Tytuł nazwany Shade. Miałem już na swojej topecie growej od jakiegoś czasu, ale myślałem, że będzie to trochę nudny walking simulator, cały czas liniowy, oparty jedynie o jakieś widoczki, wiecie, chodzenie z punktu perwidnie A do B, bez żadnych możliwości pobocznych. I powiem wam na start, że myliłem się i zdziwiłem się bardzo mocno. Chociaż y, też na dzień dobry zaznaczę jedną rzecz. Jeżeli wkurzają was gry, gdzie y, łączy się postacie ludzkie i zwierzęce, nie mam na myśli jakichś furasków, y, to chyba nie będzie gra dla was. Dlatego, że spotykamy tutaj takich bohaterów jak na przykład wielki umieśniony gość, ale o górnej części ciała w formie solidnego, takiego napakowanego niedźwiedzia. Nie jestem mega fanem takich klimatów, gdzie y, postacie są od dołu ludzkie, od góry są zwierzęce, ale tutaj akurat mi się to spodobało, akurat mnie I Eastshade pojawił się 13 lutego 2019 roku na Steamie od studia o takiej samej nazwie jak sama gra oraz ten tytuł zdobył prawie 500 ocen w zaledwie dwa tygodnie o ogólnym rankingu bardzo pozytywne. 89% lajka like czy na Steamie. Co myśli o tej produkcji taki... Paskudnik YouTube'owo brodaty jak ja. Zobaczymy. Za Eastshade stoi też lekka Fabuła. Płyniemy statkiem na kontynent o tej samej nazwie. Mamy też sens przeszłości, czy powiedzmy taką wizję, takie wspomnienia, w których matka opowiada nam o pięknych miejscach, jakie w Eastshade się znajdują. Prosi nas o wykonanie jej prośby, czy powiedzmy można delikatnie powiedzieć nawet jakiegoś testamentu, byśmy uwiecznili kilka najważniejszych, najpiękniejszych jej zdaniem miejsc. Niestety podróż zaczyna się katastrofą. Statek jakim buniemy rozbija się na rafie, a my lądujemy na plaży w jaskini jakiegoś podejrzanego gościa. No i moi drodzy, po ile ta gra? Klasycznie na scence Steam za 90 zł oferty na G2 na gifta podkreślam na gifta są od 83 zł z groszami. Tutaj należy zaznaczyć jeszcze jedną ważną... Sprawę. To nie jest gierka we wczesnym dostępie. To niby według Sima pełna premiera, pełnoprawnego tytułu. Nie ma napisu żaden wczesny dostęp, access i tak dalej. Chociaż tam gdzieś w newsach pojawia się znacznik że Beta Bridge, czyli jakby y, wersja beta, no ale no. Steam nie oznacza tego jako wczesny dostęp. Jak zauważyliście, postacie występujące w grze to na przykład jelenie, sowy, dziki, niedźwiedzie. Oczywiście o dolnych kończynach ludzkich i też rękach i tak dalej. No, od gościa, u którego się obudziliśmy, otrzymujemy informację, że powinniśmy dać znać innym o naszym ocaleniu, o tym, że żyjemy, udać się do miasta kawałek za wzgórzem. I tutaj doznałem takiego lekkiego, growego szoku. Spodziewałem się walking simulatora liniowego, jak diabli. No, coś na zasadzie takiej, że mamy znajdować jakieś zagadki, karteczki, tego typu sprawy. A tutaj zupełnie coś innego. East Shades to gra z otwartym światem, dająca nam pełną swobodę, gdzie chcemy iść, co chcemy robić, gdzie się udać i co eksplorować. Początek gry może być trochę mylący i trochę może zdawać się taki... w przenośni mówiąc trochę trudny, bo na przykład fani minimapy, markerów, znaczników, wskaźników, gdzie trzeba iść, co zrobić z mogą tutaj trochę spanikować. Spokojnie, mapę otrzymamy, jest też opcja szybkiej podróży po świecie, zarówno po miastach jak i po lokacjach, ale najpierw musimy zaliczyć wstępniak do gry, który w mojej ocenie wykonano wyjść śmienicie. Możemy robić co chcemy, jak chcemy, ale w pewnym momencie powinniśmy wykonać, no, no powiedzmy pewne etapy fabuły, by móc rozwijać grę dalej. Przykładowo w pierwszym mieście spotykamy dzieciaka, który bazgrzy sobie na płótnie, jakieś tam paskudne obrazy. Oczywiście od nas zależy co my z tym zrobimy, jak mu odpowiemy, czy to jest ładne, czy to jest brzydkie i bardzo dużo dialogów, questów, zadań w tej grze daje nam bardzo dużo swobody z tym co zrobimy i daje takie wrażenie, że jeżeli podejdziemy kiedyś do istrzędu, ponownie, to będziemy mogli poznać fabułę od innej strony. My jako zawodowy malarz możemy wykonać dla tego dzieciaka zadanie, nie musimy, ale warto, w którym poznajemy jak nie mając nic ze swojego wyposażenia, które poszło w końcu na dno razem ze statkiem, mamy zmontować sztalugę, płótno, zrobić i coś, zmajstrować, namalować. To też pięknie wykonano, kiedy klikamy by stworzył się obraz i on naprawdę ładnie się maluje, jest tak bardzo fajna, przyjemna, no, pięknie wyglądająca animacja. Do wkładane są do tego też różne filtry na ten obraz, żeby to nie był perfidnie screen z gry, tylko żeby to faktycznie wyglądało jak obraz. Jest bardzo fajny feature e, tej gry w sumie Muszę powiedzieć wprost, że bardzo fajny pomysł, po prostu na sens rozgrywki. I to w East Shade nie jest byle co. To malowanie, rysowanie, bazgranie, robienie obrazów, to nie jest byle co, żeby sobie napaćkać obraz. O co chodzi? W pierwszym mieście poznamy sporo postaci i sporo zadań dla tych postaci. To kolejna duża zaleta tej produkcji, gdzie wiele z tych bohaterów jest tak rozpisanych, by mniej więcej je zapamiętać. I właśnie te rysowane przez nas obrazy, malowane, często są wykorzystywane dla Postaci. Mimo, że modeli bohaterów NPC-ów jest stosunkowo niewiele, tych jakby raz, tych mm, zwierzako-ludzi, to jednak sposób, w jaki mówią, jaką mają fabułę za sobą, jak się do nas odnoszą, jak można z nimi porozmawiać na różne tematy, e, jaką mają ekspresję, co robią, gdzie są, to wszystko sprawia, że te postaci NPC-ów jako tako delikatnie zapamiętujemy, czyli jest to zaleta. Z zadań pobocznych jest zboru, chociaż wielkiego wrażenia raczej nie zrobią. Najczęściej mamy komuś coś do starczyć, coś przynieść, coś pozbierać, gdzieś się udać albo właśnie coś namalować. Przykładowo, by mieć mapę, musimy odnaleźć kartografa i dać jej znalezione grzybki w lesie, które w uniwersum Eastshade zawierają bardzo mocny czarny pigment. I dodatkowo w różnych budynkach, miejscach, lokacjach, podziemiach czasami znaleźć możemy różne zapiski i książki, które wyjaśniają nam um, trochę lore tej gry, fabułę jej uniwersum. Część, prze część przedmiotów um, musimy sobie też zrobić, a w niektórych fabułach w popularnych wypadkach zrobić item służący na przykład do przejścia do danego miejsca. I tutaj dla przykładu musimy zrobić tratwę. Naszym głównym celem Wistrząd jest oczywiście poznanie dziedzictwa swojej matki oraz spełnienie jej najważniejszej woli. Te kilka najważniejszych obrazów, inne będziemy mogli dać postaciom fabularnym w zamian za ich profity, w zamian za przedmioty, albo czasami je sprzedać. System ekwipunku zaawansowany w sumie w tej grze nie jest, po prostu mamy itemy, jakie możemy zrobić, resztę. Zbieramy, lub kupujemy i pchamy dalej się z całą grą, by odblokować kolejne przejścia do kolejnych fragmentów świata i sam świat. Powiedziałbym, że jest całkiem spory, duży, ładny, naprawdę przepiękny, ale niestety są w nim tak zwane szklane ściany, czyli w niektóre miejsca nie możemy wejść, bo po prostu nie. Są sekrety, jest odrobina komb kombinowania z pojawiającymi się puzzlami lub różnymi zagadkami logicznymi. Jednak to eksploracja i poznawanie postaci jest najważniejszą cechą tej gry poza tą, którą teraz wam omówię. Oprawa graficzna. To to nad czym będę tutaj gadał bardzo, bardzo dużo, bo jest to no powiedzmy wprost, mocna i istotna strona tej gry, czyli poza fabułą, dialogami, decyzjami, zadaniami, to jak zbudowany jest świat graficznie, pod względem tej, tej graficznej, tego graficznego uczucia growego, jak ja to nazywam, gra w tym tytule bardzo ważną rolę. Pomimo bardzo ładnego stylu, klimatu, wykonania i w ogóle growego rozpływania się nad tym, jakie jest to wszystko ładne i fajnie zrobione, East Street ma nieco problemów zaburzających tą graficzną rozkosz. Postacie, często przenikają przez drzwi, otwierając je, nie ma też kolizji, więc yy, ktoś idący na przykład ze skrzynką w rękach, yy, nie minie nas jakoś płynnie, tylko po prostu przez nas przeniknie. Bardzo irytowało mnie na początku gry yy, to, jak działa noc. W nocy jest zimno i po prostu nie możemy gdzieś wyjść. Musimy jak najszybciej dostać się do jakiegoś miejsca, w którym jest po prostu ciepło i czasami to zaburza cały sens gry, bo chcemy się udać na eksplorację, okazuje się, że jest zimno, wokół nie ma żadnych budynków, więc no po prostu co się do najbliższej karczmy. Postacie używające jakichś przedmiotów, na przykład grajek z gitarą, em, jego instrument muzyczny teleportuje mu się do rąk z podłogi. Pod względem technicznym też nie jestem do końca zachwycony, bo EastShade potrafi dropić klatki. Mimo sześciu rdzeni na 4,4 GHz, mimo 2080Ti pod klapą, mimo 32 gigaRAMu Giga i mimo dysku SSD, no niestety nie jest to tak płynne. W sieci można znaleźć sporo materiałów pokazujących to jak działają gry od strony technicznej, na przykład jak oszukują nas gry pod względem renderu tego jak gra po prostu pokazuje nam obraz pod względem renderowania otoczenia, czyli przykładowo takie oszustwo gdzie patrzymy stabilnie w danym kierunku i mamy piękne stoklatek, bo to co jest za nami jest jakby w dużo gorszej jakości, ale mocno poruszając kamerą już mamy mocne spadki bo gra niestety nie wyrabia z generowaniem tego co ma nam pokazać taki problem dotyczy i Stride. Szczególnie w obszarach leśnych, gdzie jest bardzo dużo roślinności, bardzo dużo drzew, bardzo wysoka trawa, bardzo dużo jakichś ruszających się rzeczy, czuć też doładowywanie się świata w tej grze są wyraźne miejsca, w których grama lekkiego dropa na pół sekundy, i czasami można dotrzeć w takie miejsca i po prostu. Wiecie, idź do przodu, do tyłu i gra po prostu zaczyna zrywać w tym miejscu, konkretnym miejscu i w tyle też można zobaczyć jak pojawiają się drzewa albo jest, one znikają. Bardzo mało jest opcji graficznej, że w menu przez to ciężko balansuje się wymaganiami. Mamy jakość wygładzenia, jakość tekstur i w sumie tyle pomiędzy maksymalnymi a wysokimi nie dostrzegam wyraźnej różnicy, za to ilość klatek jest faktycznie większa. Mimo takich technicznych problemów East Shade wygląda po prostu przepięknie. Jest jedną z najładniejszych, najbardziej klimatycznych, wizualnie najprzyjemniejszych gierek, jakie gram od dawna. I to jest piękne, że przechodząc ten świat, eksplorując go, badając, robiąc te wszystkie side sprawdzając jakieś przejścia pomiędzy innymi częściami świata, czuć, że ten świat został gdzieś tam bardzo dokładnie narysowany. Czyli nie jest to napaćkane, nawalone wszystkiego jak w lezie, byle w lezie i byle jak czuć tę taką rękę jakby autora gry, designera poziomów, świata i tak dalej, że bardzo fajnie to zrobił. Na wielkiego lajkacza zasługuje gra świateł i ten pomysł z zaćmieniem. Raz dziennie wielki księżyc zasłania słońce, wtedy wszystko się zmienia wokół nas i często ten moment jest istotny gdzieś w zadaniach, zagadkach, fabule, czy też w obrazach, które mamy gdzieś konkretnie dla kogoś namalować. Kiedy eksplorujemy Eastshade wygląda to wszystko... Inaczej w zależności od pory dnia, drzewa rzucają cień, rośliny nieco się zmieniają, czasami roślinność faluje mocniej na wietrze, szczególnie ta roślinność, która Powiedzmy, jest cykliczna w zależności od pory dnia albo pory nocy. Detale w budynkach się zmieniają, kiedy zachodzi słońce. Gdzieś widać wtedy świece, jakieś kryształki dające łunę światła, będące jakąś formą latarni miejskich. Naprawdę graficznie pod względem gry świateł i Street wygląda mega. Zakochałem się w detalach w tej gierce, przykładowo szyby. W budynkach są zdobione. To, jak widać przez nie otoczenie, cieszy growe oczka. Jak mało co i mało kiedy. Przed zagraniem czytałem stronę na Steamie, oglądałem screeny, filmiki tam załączone na Steam'a. Myślałem, że będzie to kolejna podrasowana oferta, że screeny będą gdzieś podrasowane Photoshopem albo graficznie, ale poważnie. Eastshade wygląda tak jak na tych screenach na Steamie, a miejscami nawet dużo, dużo lepiej. Kiedy na przykład poruszają się drzewa, jest jakiś zaduch w powietrzu, kurz się unosi, coś widzimy na padającym przez okna słupie światła, wiecie taki pyłek, prawda? Bardzo ładnie to wygląda. Często w sumie, no w sumie zawsze w materiałach zostawiam w wadach danej gry, bo nie potrafię oceniać gry tylko pod względem superlatyw. W przypadku East Shade, no właśnie poza technicznymi z Sprawami ciężko się do czegoś przyczepić, poważnie. Zdarzają się błędy, gdzie np. woda ze strumienia źle łączy się z oceanem widać taką wyraźną kreskę, mewy wiszą w powietrzu, a ryby w jeziorze pływają za wysoko w stosunku do tafli wody ale to są detale, które można naprawdę jednym porządnym patchem wywalić. To nie są umyślnie źle zrobione rzeczy, gdzie autor gry przekonany, że jest dobrze, a no, gracz mówi, to jest jednak źle. Finalnie jestem ekstremalnie pozytywnie zaskoczony, jak za Walking Simulatorami nie przepadam. Tutaj wpadłem na 12 godzin i eksplorując wszystkie zakamarki mniej więcej tyle mi starczyło. I to nie jest Walking Simulator, czyli gra, gdzie idziemy z punktu A do B i nie mamy żadnej innej opcji. Tutaj mamy pełną eksplorację, jak mówiłem. Mega przyjemny tytuł, zarówno do pogrania normalnie na komputerze, na monitorze, ale też można pograć na przykład na padzie w łóżku, na telewizorze. Mamy pełne wsparcie kontrolera i całkiem długi wątek fabularny, przedłużony jeszcze o eksplorację. Chociaż czy ta fabuła jest faktycznie taką fabułą, gdzie mamy bardzo dużo dialogów, questów itd. No, wszystko jest oparte o to kilka najważniejszych obrazów, jednak jeżeli po drodze robimy wszystko inne, to gra jest naprawdę dość długa. Tylko te niestety wymagania na Steamie podane. Minimalnie GTX 560 kompletnie się nie mogę z tym zgodzić. Bo na 770 gra potrafiła mi ciąć miejscami jak porąbana, nawet na niskich obrotach. Ta niepłynność klatek i przycinanie w doczytywaniu świata. To w sumie dla mnie jedyna wada tego tytułu, taka prawdziwa wada. Dlatego ostatecznie, końcowo od siebie, miniaturka druga zielona na YouTubie dla East Trade na Steamie w recenzjach leci liker, na systemie kuratora również. Jeżeli lubicie takie gierki, no przeżyjecie bohaterów w formie różnych zwierząt ludzi, to jest to jeden z najlepszych tytułów tego typu, na jaki trafiłem w ciągu ostatnich wielu, 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 wielu miesięcy. Na koniec klasyczne grube dziękować dla osób, które zostawiają na tym kanale 15 złotych miesięcznie. By było co bić przy ogrywaniu gierek. Dzięki Łukaszowi I, Łukaszowi II, bo jest dwóch. Dzięki Jakub, Szpak77, Cyborg, CastBomi, Bacior, Latino Killa, Toby Loop, Marut, Caesar, Van Kane, Lansen, Furious, Play the Game, Lucas, Art, Elmo350, Pankrolik, Agoy PA, Gatki, Lysy, Scott Bank, Mikus, Matamet oraz Bolo. Po prawej stronie macie klasycznie najnowszy poprzedni film na kanale a po lewej stronie opcja zostania tutaj nieco dłużej tyle